Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić kartkę walentynkową. Do jej wykonania potrzebuję dwie kartki A4 papieru wizytówkowego, wydrukowane życzenia, nożyczki, kostkę klejącą, ołówek, linijkę, klej i dziurkacz w kształcie serca. Najpierw na obydwu arkuszach drukuję szablon kartki, link do niego w opisie. Następnie wycinam szablony. Teraz przyklejam do siebie dwa szablony w pokazany sposób. Przy pomocy linijki zginam kartkę tak, by otrzymać dwa serca. Zakładam serca jedno za drugie. Linijką zaznaczam środek koła. Z pozostałego papieru wycinam dwa serca. Przyklejam je w wyznaczonych punktach za pomocą kostki klejącej. Na koniec w środku kartki przyklejam życzenia. I gotowe! Kartkę możecie też ozdobić według własnego pomysłu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie. Pa, pa!